Jecie płatki bez podcieplenia? Pewnie, że tak. Ja pierdolę. No najlepsze. Nie, no nie wytrzymam zaraz. Pierdolę, płatki to ma być szybkie pożywienie, a nie, że ja kurwa garnek mam wyciągnąć. No ale lepsze jest kurwa, ale lepsze jest kurwa na ciepło, no. Nie wytrzymię po prostu. Jak mi zaraz powie, że płatki to jest zupa, to też się pójdę wpierdolić. No zależy jak Michał tam pucharka dosypuje. Nie, ale jak masz ciepłe mleko z płatkami i zostawisz na minutę, no to masz samą ciapkę. A jak masz zimnym mlekiem, to aż tak tylko tak. Jak zostawisz zwykłe płatki na minutę w mleku, to masz samą ciapkę. Pewnie Hitler tak jadł i ty też chcesz się podpasować. Ale ty jesteś Jezu. Fatalny w tym momencie. Zajebiste. Zawsze mi się kojarzyłeś z faszystami. Nie, po prostu ta informacja, że jecie zimne mleko z płatkami mnie po prostu wewnętrznie tak zniszczyła, że ja nie potrafię sobie tego w głowie ułożyć, rozumiesz? No, nie rozumiesz, ja po prostu nie potrafię tego ułożyć w głowie. Ale nie, wy jecie zimne parówki czy ciepłe? Ciepłe. Ciepłe, oczywiście. Ale nie. Też wkładasz w ciepłe mleko, zanim włożysz w dziewczynę? Jak to jest? Ale ty kurwa, nie mówimy o mleku, mówimy o parówce, geniuszu, to jest już no kurwa, podobna rzecz. Wyobraź sobie, jak masz w lodówce mleko, nie? I no. Robisz ten płatki na zimno, plus jeszcze dosypujesz jakieś kostki lodu. Nie no, tak się nie da. Michał grzeje mleko w garnku, rzuca kostki lodu i potem się zastanawia, gdzie one kurwa zginęły. Nie, przecież dobrą ilość rzuciłem. Przecież dobrą ilość rzuciłem, a chuj. Dużo to jeszcze trochę. Płatki na zimno czy na ciepło? Czytam w internecie, kurwa, kto je zimne, jak oni jedzą. Nie, wytrzymam. Ludzie piszą takie idiotyzmy, że to jest... Ziomek napisał, że je kurwa że ten... Że on je lodowate mleko, takie typowo, wiecie. Ja z lodówki prosto zawsze biorę. Nie też. Cicho, nie, słuchaj to. I zawsze zalewam gorącym, po zimną chrypkę. Proste. Gorące mleko. A co robisz, Michał, z kartonem, jak wypijesz mleko? W kartonie masz mleko? Ty mi jeszcze pojebało w butelce plastikowej. Co? Ja mam w szklanej. Wymieniałem mi co poniedziałek. Ja mam w kartonie. Jakie ty mleko jesz, Gabi? Oczywiście, że... Jakie ty mleko jesz? A ja w domu, kurwa, mam wodę w proszku. Wystarczy zalać wodą, nie? Jakie ty mleko kupujesz? Bo to mnie interesuje. Błaciate. Jakie? Ja ci zaraz wezmę. Milka. Jakie ty macie kupujesz? Błaciate. No wypierdalaj z tego miejsca, już nie wiem. Ja też błaciate. Co wypierdolita? A Michał, ty chujowe mleko się tak przypala. Chujowe jest, bo kożuch za każdym razem mi wypierdala, także łaciate gorące jest obrzydliwe, nie da się tego jeść. Dobra. Gabi, jakie jesz mleko w domu? Jakie jest mleko? Mleko? To jest pytaniem dalej, jakie mleko jest. Tam marki Pilos i tam czerwone opakowanie w kartonie. Co to za mleko? Pilos? Kamil, a ty jakie mleko jesz? Ja angielskie. A to ja nie znam, dobrze, tutaj nie będę naciskał. Michał, a ty jakie mleko jesz? Piątnice. O cię chuj. Chyba na twojej nawsi tylko sprzedają. Michał, a co ile ci butelki wymieniają? Czy jeszcze kartkami płacisz jak za komuny? Jak za komuny? Michał, w sklepie jak za komuny wchodzi, a tam tylko woda. Zobacz, Michał, dwie kartki dzisiaj, kurwa, podrożało. A ten sklep 24/7 czy jak? Raz w tygodniu otwierają. Do urzędu idziesz i ci dają, czy... Ta. Aneta, szykuj kartki na mleko. Michał, co tak nagle ścichłeś? Czytam opinię na temat piątnicy. Michał, a jak tam z wędlinami u ciebie? Dobra, gadamy o mleku. Co brak? Kiedy kolejna dostawa? Michał, czy to jest taka wioska, że mrugniesz i jej nie ma? Jak to tam jest? Ty śmieszny, to jest po prostu niesamowite. Ile razy już obok swojego domu przejechałeś? Nie zauważyłeś, że tam jest? Ale żeby łaciate. Ale z tym mlekiem to zjebałeś. Nie zjebałem, każdy ci powie, że to jest najlepsze mleko. Każdy mi powie, że nigdy o tym mleku nie słyszał. Pytasz się typa, czy lubi to mleko, on to go nie wycofali? To przyjdzie jakiś cicho siedź. Moje mleko ma 4 gwiazdki, zaraz sprawdzamy wasza łaciatę. Ej, kurwa, to jest coś niesamowitego. Ile? Nie, możesz to kupić na Allegro, co jest kurwa? Nie
nie wytrzymam. Ty kurwa, na Cineo też jest. Nie, ja może źle szukałem, poczekaj. Pobiegnę do mety. Co, może jakaś chujowa strona słabo ocenili? Ta, też mi się tak zdaje, chwila, sprawdzam. Na stronie, której spraya jest porównywałem do tej piątnicy moją. Piątnica ma 4 na 0, a wiecie ile właśnie łaciatę ma? Ma 3 na 0. Na produkter.mamotoja.pl. A ja właśnie mam mleko łaciatę, niska cena na Allegro.pl. Gdzie tu są opinie? Gdzie tu są opinie? Powiedz jeszcze raz tą stronę internetową, jak się nazywa? Produkty.mamotoja.pl. Produkty to ja mam. W plastiku jest bardzo niezdrowy. Kurwa, w kartonie lepsze, no nie wytrzymam. Jeszcze nie dość, że wygląda chujowo, to jeszcze kurwa widać, że za komuny było robione. Wygląda zajebiście, bo ma zajebisty uchwyt, żeby nalewać. I tak, jak to Rafał mówił, zawsze jest, kurwa Rafał, wylejesz.